Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan, tutaj witam w małym powrocie do jednej z waszych ulubionych serii, czyli Luźny Tuning. Aktualnie gości nas, gościmy my, Lotusa Evora GTE, słuchajcie, auto drugie z kolei dodane ostatnio. Ostatnio po prostu dodane do The Crew, także ostatnim samochodem była MX5, którą zrobimy sobie oczywiście, kiedy dojdzie do dealera. Teraz mamy Evora, słuchajcie, którą dzisiaj będziemy tuningować i zaczynam to troszkę inaczej, zresztą zobaczcie zaraz dlaczego. Także jest to drugie auto z kolei od końca. I chciałbym również powiedzieć, że wyniki konkursu Speak Angle, jeśli jakiś widz Speak Angle jest w tym momencie i po prostu chciałby się dowiedzieć, będą jako następny odcinek, myślę, we wtorek. Skoro ten jest w niedzielę, to następny będzie we wtorek. I kolejną rzecz chciałbym powiedzieć, że pozdrawiam osobę, która przed chwilą obok mnie jechała sobie Ferrari, czy też tutaj tym Ferrari się poruszała, jakoś tutaj coś tam robiła. Odrobinkę mi tu przeszkadzałeś w zorganizowaniu sobie kamerki i tak dalej, ale wszystko elegancko działa, także pozdrawiam ciebie i nie miałem z tym żadnego problemu praktycznie. Ogólnie miałem licznik FPS-ów w lewym górnym rogu. Zrezygnowałem z niego, ponieważ zaczęło mi nagrywać licznik z programu nagrywającego, także będziecie widzieli, no troszkę mi FPS-y spadają, ale to nic. No i spójrzmy sobie teraz, przybliżmy sobie, zobaczmy sobie auto jak najbardziej możemy. No w sumie kamerka rusza się dosyć szybko. No w tym momencie mamy auto oczywiście w wersji seryjnej. Wygląda bardzo ładnie, ma karbonowe dodatki. Ja wiem, że te Lotusy nie mają zbyt dużych silników, ale za to są bardzo, bardzo dobrze się trzymają drogi. Widzicie, ciężko jest z tą kamerką ruszać, kiedy mam strzałki czy też wsady, no niestety. Ale za to Lotusy są bardzo fajne, szybkie, znaczy szybkie są i bardzo mają dobre, że tak powiem, dobrze się trzymają, bardzo dobrze się trzymają drogi, bardzo dobrze skręcają. Ten też tak jest i jeden z Lexusów ma najmocniejsze nitro w grze, nie wiem czy to właśnie nie jest ten. Także, no to jest być może króli na wyczyn, także w tym momencie wychodzimy sobie, bo byliśmy w trybie kamery. No mamy już prawie dzień, troszkę, że tak powiem, pochmurny. Spójrzmy sobie na tą pojemność jeszcze zanim wejdziemy do tunera. Może być parę nowych widzów, którzy nie znają tej serii, więc no myślę, że poznacie. Także jest to Evora GTS, seryjny, słuchajcie, mamy moc 470 koni mechanicznych, co naprawdę dużo, jeszcze 637, przepraszam, newtonometry momentu obrotowego. Ale mamy, słuchajcie, patrzę na pojemność. Jest tu ta pojemność? Jej to jakoś nie widzę, chyba nie ma tej pojemności. Widzę tylko moc, moment obrotowy, napęd, długość, szerokość, wysokość, waga, prędkość maksymalna. Nie mamy pojemności, ale podejrzewam, że jak na tyle koni mechanicznych, no to ta pojemność musi być, no może troszkę większa, choć może udało im się wycisnąć z jakiejś mniejszej. Nie będziemy tu się nad koniami mechanicznymi czy też pojemnością zastanawiać. Po prostu miałem takie swoje spostrzeżenie po oglądaniu aukcji Evory. W Polsce po prostu były do sprzedania, prawda, są na Allegro do tej pory, więc sami możecie zobaczyć. Tylko że może jakieś słabsze wersje silnikowe, może nie tylko Evory. Także w tym momencie wejdziemy sobie oczywiście na mapkę standardowo i teleportujemy się do tunera wyczynowego. Słuchajcie, piszcie mi, czy chcecie tuning MX5, bo może już się wam ta seria znudziła. Ta seria ma bardzo dużo odcinków, więc zdarzyłoby się, żeby się po prostu znudziła, czy też nie wiem, nie spodobało wam się w tym momencie. Także jest MX5, przyjdzie MX5 i z chęcią bym dla was ją stuningował, więc możecie mi napisać po prostu, czy byście tego chcieli. Więc w tym momencie co robimy, to oczywiście kupujemy sobie zestaw wyczynowy, najtańszy standardowo jak zawsze kupowałem. I słuchajcie, specjalnie na ten odcinek robiłem sobie godzinną misję, w której zresztą sprawdzałem prędkość maksymalną Maserati. I jednocześnie te misje zostały troszkę zmienione, znaczy teraz możecie zarobić kasę, kiedy macie zarobiony samochód w 100%, ale nie tak dużo jak wcześniej. No niestety tak nie jest, no ale to nic, słuchajcie, więc klikamy sobie stuninguj. I tak, kolor. Ja już mam taki jakby w głowie troszkę pomysł na ten samochód. Zobaczmy, jakie mamy oficjalne. Mamy kolor, który chciałbym sobie wziąć, czyli żółty. Dalej patrzymy. Ten taki szarawy też jest całkiem spoko, może się potem przydać. Ten kolor też jest fajny, unikalny, już w jakimś samochodzie go miałem. I tu mamy jeszcze jakąś biel, ale bieli w tym momencie nie bierzemy. Czerwień też jest ładna, ale czerwień mam już w wielu samochodach. Choć dobrze, kupmy sobie na chwilę obecną, niech na razie będzie. W tym momencie jeszcze również naklejka. Jedna jest naklejka, która bardzo pasuje do tego samochodu, ponieważ widziałem na YouTubie tuning. Sprawdzałem sobie po prostu, czy myślę o dobrym aucie. W tym momencie ten, nie wiem czy znajdę tą naklejkę. Ona była taka, może już mam ją kupioną, słuchajcie. Ogólnie nie chcę tego samochodu oklejać takimi naklejkami, ale to była naklejka, która bardzo ładnie się wkomponowała jakby w przód tego samochodu i chciałbym zobaczyć, jak ona będzie wyglądała u mnie. Ona może być nawet tutaj między tymi naklejkami, ale ciężko widzę jest ją znaleźć, może już ją mam kupioną po prostu, więc przejrzyjmy sobie na szybko. Tak, ona była w tym właśnie, w tej zakładce, raczej w motywie miejskim, więc wydaje mi się, że mamy ją, albo w retro, że mamy ją po prostu już kupioną.
tu okazyjne, to już nie ma czegoś takiego. No ogólnie te naklejki Ubisoft są całkiem spoko, ale są bardzo drogie. Na przykład ta pasuje, ale nie, to nie dla mnie, słuchajcie. Więc dobrze. Wnętrze sobie raczej nie ruszamy. Weźmy sobie przedni zderzak i ten, który dostaliśmy, jest ładny, jest spoko, wygląda tak inaczej, troszkę torowo w sumie, bo Evora GTE ma wersję torową. Dalej widzę, że tu się zmienia oczywiście wnętrze naszych lamp, ale jest to zderzak praktycznie seryjny, więc może weźmy sobie ten jeden seryjny z czarnym środkiem. Wygląda lepiej niż z wykończeniem. W sumie mamy jeszcze z wykończeniem karbonowym w środku, które pasuje do dodatków, więc w sumie może kupmy sobie wszystkie z tym karbonem, bo zróbmy sobie takie troszkę auto dostosowane pod siebie. No widzę, że tu, aha, ten też jest z karbonem, więc tego też kupmy z karbonem. Może sobie akurat zrobimy tą wersję torową w takim moim pomyśle. Ten zderzak już jest taki troszkę, znaczy też jest ładny, nie jest brzydki, fajnie wyglądają te światła, słuchajcie, na zderzaku, ale czy to jest mój pomysł? No nie za bardzo, nie jest to to, co miałem zrobić. Podoba mi się, ale chyba raczej sobie go nie użyję. No i ostatni już na pewno nie, ostatni eliminuje w ogóle wszystko, to nie dla mnie, znaczy to taki trochę ricer, prawda, ryż tak zwany, ostatnio na grupie było coś, na mojej grupce było coś do ryżu nawiązane, także ryż, nie robimy ryża, możemy zrobić, słuchajcie, no spróbujemy, kupimy ten, zobaczymy jak to będzie potem wyglądało. No i to samo z tyłu, mamy lampy właśnie, nie wiem, one są jakieś przyciemnione? Nie, to są chyba normalne lampy, także jedyne co tu może mieć jakąś wielką różnicę to tylko ten dyfuzor, więc mamy standardowy. Dalej mamy, właśnie tego standardowego nie chcę, bo ten wydech po środku mnie denerwuje, ale kupmy sobie, jeśli mielibyśmy wziąć przód standardowy, to i tył. Ten jest bardzo ładny, więc na pewno sobie go zakupię. Kolejny, torowy, nietypowy, ale pasuje do zderzaka, który mamy aktualnie, więc również sobie go zakupię, drogi nie jest. I ostatni, słuchajcie, no, ricer. Ryż tak zwany, słuchajcie, poziom maksymalny. Oczywiście chodzi o aerodynamikę i tak dalej. No ale taki ryżuś to jest. No nieźle, ale fajnie to wygląda całkiem tak nietypowo. Tylko nie dla mnie, słuchajcie, myślę, że mamy do tego też również taką dużą lotę i też będzie można pewnie to zobaczyć. I mamy tutaj ze specjalnym karbonem w środku. Kupmy sobie go oczywiście, mamy tu wlot karbon. Myślę, że to będzie pasowało. I w oficjalnym mamy 4 możliwości wybrania felgi. Widzę, że w tym momencie ogólnie to jest całkiem spoko. Jest praktycznie jak oryginalna, więc ją sobie na pewno zakupimy. Droga też również nie jest. Też również, co ja w ogóle mówię. I mamy tutaj te felgi, które są w sumie takie, no nie, takie zbytnio, takie zbyt typowe do Lotusa, więc sobie ich oczywiście nie bierzemy. Co do lusterka, to zakupmy sobie oficjalne, żeby było po prostu spoiler. No i właśnie. Czym one się różnią, te pierwsze dwa? Nie mam pojęcia, czy w ogóle się czymś różnią, ale na wszelki wypadek sobie zakupmy, może później tą różnicę zauważymy. Dalej mamy tutaj, widzę, bez praktycznie spoilera, po prostu karbonową lotę na tył i w sumie fajnie to wygląda, więc również sobie weźmy. I ostatni spoiler, no to tak jak mówiłem, będzie na pewno jakiś ten większy do tamtego pakietu torowego, że tak powiem. Czy ja bym go sobie wziął? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ładny jest, ale myślę, że użyłbym sobie tego poprzedniego, więc nie bierzmy go. I teraz co do maski. Mamy maskę z karbonem, mamy maskę z tymi wlotami, które w sumie są chyba w każdym aucie w The Crew. Nie dla mnie. Dalej mamy całą maskę przykarbonowaną z takim odejściem, prawda, kolorystycznym. Fajnie to wygląda, tego czegoś jeszcze takiego nie widziałem i w sumie jeśli mamy karbonowy dach, a mamy karbonowy dach, no to wygląda to całkiem spoko, ale nie, to nie jest mój pomysł, więc sobie go nie zachowujemy. No tutaj cały panel karbonowy, to też mi się nie podoba, w niektórych autach jest to montowane. No i to tym bardziej nie, więc zostajemy sobie przy oryginale. No i w tym momencie mamy zrobione praktycznie wszystko. Nie, no co do mojego pomysłu, nie ma tu nic innego, więc nie wydaliśmy sobie, myślę, zbyt dużo. I wychodzimy sobie oczywiście z kryjówki, zobaczymy czy... z tunera, to znaczy. Zobaczymy czy na zewnątrz już jest ładna pogoda, czy się rozpogodziło na widok stuningowanej Evory. Jest to Evora, tak? Evora GTE. Tak jest, wychodzi mi elegancko. O, widzicie, ktoś tu oczywiście ucieka, no już się robi tak zwana pogoda, rozpogada się już w grze, może nie tak bardzo, ale nie, no już się robi poranek w sumie, więc nie ma co, już po prostu poranek w grze wita. Samochód na chwilę obecną prezentuje się tak, a my wchodzimy oczywiście do kryjóweczki i go tutaj będziemy dokańczać. W sumie w kryjówce jest chyba napisane, bądź przy kupnie wersji wyczynowej jest napisana pojemność, no ale to musiałem zepsuć, zaraz zobaczymy. No coś tam kojarzę, że było napisane, weźmy sobie w mechanikę, może tu mamy. Nie mamy wagę, widzicie, nie mamy pojemności, ale w sumie dla streszczenia to nie byłoby jakoś bardzo potrzebne.
Więc w sumie tak myślę. Myślę tak, weźmy sobie, zróbmy na początku ten mój pomysł, który odwzorowuje oczywiście podstawową wersję GTE, a później zobaczymy. Więc oczywiście lecimy sobie, pokażę wam tą naklejkę, o której myślałem, żebyście po prostu mieli pewność. Zaraz wam pokażę. Ona musi gdzieś tu być, bo tak, jest ta naklejka. Ona się fajnie pasowuje ogólnie w model tego samochodu, znaczy w model, w figurę tego samochodu. W tym momencie widzę, że ona się tu jakoś zbagowała dziwnie, bo ona była troszkę dłuższa i właśnie tak fajnie tutaj się prezentowała, komponowała. No nie dla mnie, ale prawda, całkiem pasuje. No ta naklejka pasuje chyba na każde auto w grze, również na Eworkę, widzę, że tu fajnie wygląda. Ale słuchajcie, weźmy sobie oczywiście, pójdźmy do motywu wyścigowego. Jest. I w motywie wyścigowym mamy taki oto czarny pas i skoro, no właśnie caps lock mi się znowu włączył, i skoro z tego co widzę tutaj mamy właśnie karbonowy dach, to przez to nie będzie biegł żaden pas, więc możemy sobie równie dobrze wziąć pas biały i nie będzie tej, no nie będzie to brzydko wyglądało. Zobaczymy, jaką felgę wybierzemy na chwilę obecną, weźmy może sobie ten pas czarny. I zobaczmy sobie jeszcze, jak auto wygląda w wersji dwukolorowej, więc... Aha, czyli ta wersja dwukolorowa zmienia kolor tylniej osłony silnika, czy też tylniej klapy bagażnika, no, który, pod którym jest silnik oczywiście, i zmienia kolor maski. Czy my chcemy taką wersję kolorystyczną? Nie chcemy, więc zostawiamy sobie tak jak jest. Również pomysłem moim był kolor pomarańczowy. No słuchajcie, w tym samochodzie pomarańcz prezentuje się bardzo fajnie. Po raz kolejny caps lock, widzicie, bardzo blisko jest wsad caps locka, także przepraszam. Pomarańcz na tym aucie naprawdę fajnie wygląda, więc w sumie moglibyśmy odejść troszkę od tej specyfiki, od tego po prostu... od typowego koloru do tego samochodu i wziąć sobie ten pomarańcz. Jakaś chyba gwiazda jeździ pomarańczowym... pomarańczową Evorą. Więc w zasadzie te kolory są bardzo do siebie podobne, ale zróbmy coś innego i weźmy ten, to jest taki nietypowy pomarańcz, bo mamy jeszcze taki drugi, ale on już tak nie lśni tym złotym połyskiem, a właśnie z tym złotym połyskiem bym chciał, więc może rejestrację również podopasujmy sobie pod kolor, bo tu jest taki złoty połysk rejestracji, więc niech będzie New Jersey. I teraz zderzak. W sumie pod taki kolor na pewno będzie pasował inny zderzak, więc no oryginalny jest fajny, oryginalny jest taki skomplikowany, jeśli chodzi o swoją budowę, a ja bym chciał troszkę odejść od oryginalności, więc weźmy sobie ten drugi. No i skoro drugi, to i drugi dyfuzor, czyli, aha, mamy jeszcze taki z podwójnym wydechem, ale wydaje mi się, że nie, fajniej będzie wyglądał ten. Tak po prostu inaczej odejdziemy od oryginału, może to jest jakaś specjalna wersja, której po prostu nie znam. Więc tak, mamy dwie opcje, słuchajcie, progu. Mamy próg bez karbonu i z karbonem, znaczy mamy próg bez karbonu na tym wgłębieniu, więc teraz co będzie wyglądało lepiej, zobaczmy. Karbon na wgłębieniu prezentuje się fajnie. No i w sumie jest troszkę taki, no to był ten drugi, więc wydaje mi się, że tak, skoro tak mamy wzięty, zrobiony przód i tak mamy wyglądające całe auto, to ten karbon będzie tu pasował. Więc sobie go zostawiamy. No i teraz felga. Felga, weźmiemy sobie felgę czarną, słuchajcie, oryginalną. Przykro mi, że nie jest ona z połyskiem, że nie ma połysku, bo z połyskiem wyglądałaby znacznie lepiej. Ogólnie ta felga jest piękna, spójrzcie na nią, ona naprawdę jest bardzo ładna i prezentuje się, powiedziałbym, no cudownie po prostu. Z taką felgą jeździć to wiele osób by chciało na pewno, mając swój samochód jakikolwiek, także felga prezentuje się bardzo fajnie. Parę modeli w rzeczywistości jest podobnych do tych felg właśnie Lotusa. No i teraz które lusterka? Lusterka w sumie tu nie ma co się zastanawiać, bo te lusterka wiele nie zmieniają, ale skoro zmieniamy samochód, no czy ten... czy te lusterka pasują? W zasadzie zobaczymy, jak będą się prezentowały ze spoilerem. No wiele nie zmieniają, ale mieć inne lusterka niż w oryginale to też prawda jakaś zmiana auta. Szkoda również, że nie możemy sobie wziąć naklejki matowej, bo wtedy by to bardziej troszkę pasowało. W ogóle w grze karbon jest matowy, a karbon ma połysk w rzeczywistości, no ale to nic. To się zmieniło wraz z wejściem Wild Runa. Nie wiem, czym się różnią te spoilery. No, w obydwóch jest napisane Lotus. Wydaje mi się, że to jest chyba taki błąd jak zazwyczaj, że te spoilery są takie same. Zobaczmy, czy kiedy sobie nałożymy, czy coś się zmieni. Bo myślę, że weźmiemy sobie ten spoiler. On będzie wyglądał fajnie i też ta flaga Anglii tu będzie miała swoje miejsce. On chyba naprawdę się nie zmienia. Co on tu może zmieniać? Tak mi się wydaje, że raczej tej różnicy nie ma. Nałóżmy sobie ten drugi i zobaczmy, czy on tu coś również wnosi nowego. No nie, ale w sumie skoro bierzemy sobie wszystkie rzeczy, te drugie, tego jakby, nie wiem, drugiego poziomu modyfikacji, to i weźmy sobie drugi spoiler, może on zmienia coś, czego ja nie widzę, raczej wy też nie widzicie, skoro ja nie widzę,
No ale niech będzie, niech tak zostanie. Więc tuning naszego auta jest praktycznie skończony. No boli mnie troszkę ta naklejka, bo w sumie, no tak jakby, no powinna być troszkę inna. Znaczy w ogóle chciałbym, żeby była możliwość troszkę modyfikacji tych naklejek. Ale to nic, słuchajcie, ta felga również przydałaby się nie matowa, przydałaby się połyskująca, ale skoro w grze karbon jest matowy, tak zrobili, niech tak będzie, karbon ma również wersję z połyskiem, ale skoro w grze karbon jest matowy, to te felgi będą pasować, więc wszystko mamy zrobione w naszym aucie. Czy mamy jakieś w ogóle wersje wnętrza, słuchajcie, z pomarańczem? Chyba nie. Mamy z czerwienią, ale ja czerwieni nie chcę. Wnętrze auta oryginalnie jest bardzo ładne, więc... Znaczy ciężko jest tu coś pokazać teraz, bo jest to sterowanie zmienione, ale wnętrze jest ładne, więc zostawiamy sobie takie, jakie jest. No i ogólnie zrobiliśmy sobie taką własną wersję, własną czy nie własną wersję Lotusa Evora GTS, pięknym pomarańczowym kolorem. Ja myślę, że ten kolor był odblokowywany przez coś. Tak mi się wydaje, że ten kolor był specjalnie odblokowywany, bo oryginalnie on taki nie jest. Znaczy taki pomarańcz nie jest oryginalnie chyba w kolorach metalicznych, tylko jego się odblokowuje za osiągnięcie i w sumie dziękuję sobie teraz, że zrobiłem to osiągnięcie, bo wygląda bardzo fajnie. No auto, słuchajcie, prezentuje się według mnie świetnie. Troszkę weźmy sobie tą bliższą kamerkę. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. No teraz nam auto ucięło, ale fajnie wygląda. Weźmy sobie tak, stańmy troszkę lepiej i tryb foto, domyślne ustawienia. Spróbujmy sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie teraz. Okej. No więc Lotus jest wykonany, jest zrobiony fajnie. Może zróbmy sobie z przybliżeniem troszkę, żeby to auto fajniej tu było. O, teraz już sobie nie możemy do końca ruszać, tylko muszę tutaj troszkę nawalać w klawiaturkę, żeby to się ustabilizowało, bo chciałbym auto mieć po środku. Jest. No więc zmieńmy sobie tylko porę dnia, żeby auto było w 100% oświetlone. Tu po 11 widzę, już się zmienia to światło. Aha, tutaj nachodzi już cień, więc weźmy sobie mniej więcej 10. Wygląda spoko. Pogoda, chyba niech taka zostanie. No tak, niech taka zostanie bez tego deszczu. Tutaj wyłączymy sobie kierowcę. Niech będzie, że tak po prostu auto zostało, bo raczej nie interesuje nas Alex w tym momencie. Światła zostawimy. Tutaj wszystko już jest zrobione. Może tak, troszkę to przybliżenie odejmiemy. Zobaczymy, czy mogę już teraz ruszać kamerką. Nie mogę. Ale odrobinę sobie jeszcze przybliżę i wtedy przybliżenie zwiększę, żebym mógł jakoś tutaj... No niech będzie tak ustabilizowany ten samochód. Dalej rozmycie, no już nic się tutaj nie bawimy. Więc słuchajcie, tak wygląda właśnie ten Lotus. No z przodu prezentuje się bardzo fajnie. Spróbujmy sobie na chwilę przejść na tył. Więc z tyłu też wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Te wydechy właśnie wcześniej były takie... No nie podobał mi się ten tylny wydech, ale ten pojedynczy wydech był po prostu taki jakiś brzydki i mi się nie podobał. W tym momencie po prostu bardziej według mnie pasuje. No może jest troszkę za wysoko, ale i tak nie potrzebujemy niższego wydechu. Potrzebujemy, żeby auto ładnie wyglądało i według mnie prezentuje się bardzo fajnie. Również dobry wybór koloru. Kolor naprawdę wybrałem, myślę, dobry. I przepraszam za moją modulację tą kamerką, ale ruszam nią na klawiaturze i jest ciężko. Wiem, że również innym osobom może być ciężko w inny sposób, ale po prostu jest po prostu ciężko i tyle. No przepraszam was za to. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał, że również tuning się wam spodobał i że auto wyszło. Starałem się go zrobić pod swój pomysł i mój pomysł, myślę, wyszedł. Pasuje i pasowałoby również bez tej naklejki. W sumie no, wyglądałby tak samo ładnie, jak wygląda, także nie byłoby wielkiej różnicy, ale chciałem zrobić troszkę jakby nawiązanie do wersji GTE, która jest robiona z takim właśnie malowaniem. Także dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się wszyscy, liczę na łapki w górę oczywiście, że się podobało. Nawet teraz zauważyłem, że mamy nawiercane tarcze hamulcowe. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!